Po świętach suma obwodów naszych talii wydłużyła się nieco. Milena, ty cała błyszczysz. Jesteś gwiazdą? Tak, tak. To najwyższa pora roku, by rozpakować dla was oryginalnego szampana. Szampan pochodzi z okolic Warszawy. A dokładnie z regionu Mokotowa. Grube ściany butelki i bardzo wklęsłe dno. Żeby nie pękł pod ciśnieniem 6 atmosfer. Jest bardzo huczny. Może być biały, albo różowy, albo czerwony. Charakteryzuje się bąbelkami. Nawet do 1000 bąbelków w centymetrze sześciennym. Szampan powinien być wytrawny, czyli suchy. Z angielskiego dry. Z francuskiego brut, czyli jakby brutalny. Nie słodzimy go sokiem malinowym. To byłoby faux pas. Z francuskiego faux pas, czyli fałszywy krok. Najlepiej smakuje pod sam koniec roku. Czyli w Sylwestra. I na samym początku roku. Należy go pić z podłużnych kieliszków. Małgosiu, pokaż nam, jak jeszcze można nalewać szampana. Uwaga! Szampana nie należy pić samotnie. Ani do lusterka, ani więcej niż butelka. Miś Miermiś twierdzi, że może wypić więcej, ale... No właśnie. Nasz głup tasek! Dobrze, że niczego nie pamięta. Tylko nie spóźnijcie się na Sylwestra. Bo następny jest dopiero za rok. Całujcie nas i subujcie.